Doniesienia prasowe. Polskie szkoły na Białorusi z zakazem nauczenia języka polskiego. W projekcie przyszłorocznego budżetu Niemiec znalazły się środki na nauczanie języka polskiego, dowiedziała się redakcja. To pokłosie polsko-niemieckiego sporu o nauczanie języka polskiego w Niemczech i niemieckiego w Polsce. W poprzedniej kadencji walczyliśmy o to, by język polski i Polacy mieli dostęp do nauczania języka polskiego za granicą, tam gdzie było to ograniczane. Tak jak właśnie na Białorusi czy w Niemczech. Natomiast mam wrażenie, że państwo chcą doprowadzić do podziału, nazywając Polaków przyjaciółmi, czyli tak naprawdę integralną, unitarną część państwa polskiego, nazywając przyjaciółmi, mówiąc o jakichś atakach, mówiąc o mniejszości. Ja bym chciał, żebyśmy nazywali się wszyscy Polakami. Tak jak w tej Wysokiej Izbie, przecież z tej mównicy niejednokrotnie spieramy się tak mocno, a jednocześnie nikt nie podważa, że wszyscy w pewien sposób, na pewną wrażliwość społeczną, staramy się dbać o interesy państwa. Natomiast budowanie jakiegoś rozbicia dzielnicowego przez pana premiera Donalda Krzywoustego jest nie na miejscu w sytuacji wojny, w sytuacji kryzysu na granicy z Ukrainą. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Prosimy teraz na mównicę.